Dzień dobry, naszym dzisiejszym gościem jest Martin Lewandowski, współwłaściciel Konfrontacji Sztuk Walki, KSW i organizator jednej z największych na świecie organizacji MMA. Witam cię serdecznie. Cześć, witam. A co łączy KSW z Opolem? Tak naprawdę kilka rzeczy. Po pierwsze, duży fanklub. Po drugie, osoba zawodnika Damiana Grabowskiego. A po trzecie, możliwość zorganizowania gali KSW w Opolu. Jak wygląda sytuacja na świecie i w sporcie, wiemy, ale jakie są plany na KSW po pandemii być może, bo wiemy, że gale KSW gromadziły tysiące ludzi, no i w tej chwili jest to w ogóle niemożliwe, żeby takie gale się odbywały, ale czy pracujesz może nad jakąś inną formą organizowania tych gali? Tak, oczywiście. No, myślę, że ten kryzys większość biznesu i ekonomii dotknął, więc tym bardziej biznes, który ja reprezentuję, czyli rozrywkę, jak widać teraz w wszystkich etapach, które rząd wprowadza i tak naprawdę gdzieś tam jakiś taki odwilż tym restrykcjom, no to w ogóle rozrywka i imprezy masowe są na tym ostatnim, czwartym miejscu, w tym czwartym etapie. Natomiast my zamierzamy albo pod koniec maja, albo na początku, pierwszy tydzień czerwca zorganizować galę w studiu, czyli będzie to gala studyjna, oczywiście tylko oparta na razie na polskich zawodnikach ze względu na ten problem z możliwością migracji, przemieszczania się ludności i też jakby nawet takich czysto praktycznych rzeczy. No nie chcemy ściągnąć zawodnika, który później będzie musiał w Polsce przesiedzieć na kwarantannie i to jeszcze przed galą, bo pewnie tacy chętni by się znaleźli, którzy chętnie by przyjechali na KSW i nawet po gali tą kwarantannę w Polsce zrobili. Natomiast z drugą strony już słabiej. Więc tak, zamierzamy wrócić z galami studyjnymi. Myślę, że to będzie przez kilka miesięcy. Rewolucją dla nas będzie też to, że pierwszy raz od dłuższego czasu zorganizujemy galę w wakacje, bo wakacje zawsze były takim terminem, którego unikaliśmy, może nie zawsze, bo tam parę razy nam się w historii zdarzyło zrobić w jakichś takich miesiącach jak lipiec czy sierpień, natomiast zawsze wakacje no, był takim tak zwanym sezonem ogórkowym, ale przez to, że teraz trochę świat się zmienił i ludzie będą na pewno złaknieni rozrywki, na pewno telewizja jest złakniona takiego nowego kontentu i na żywo, więc jeszcze planujemy jakąś galę podczas wakacji, no i liczę, że już ten wrzesień przyniesie więcej normalności, jeżeli nie w Polsce, to za granicą, a za granicą pamiętajmy, że jesteśmy też brandem, który już swoje gale organizuje w europejskich krajach. Jesteśmy w Chorwacji, jesteśmy w Irlandii, jesteśmy przede wszystkim w Anglii, więc liczę, że ta Anglia się otworzy, bo akurat drugie półrocze 2020 to akurat trzy gale są zaplanowane, jeszcze nie chcę mówić gdzie, co i jak, ale za granicą. A jak na chwilę obecną radzą sobie zawodnicy? Rozumiem, że jesteś z nimi w kontakcie i wiesz, że na pewno trenują, przygotowują się. To nie jest tak, że kwarantanna to leżymy brzuchem do góry. No niestety trochę tak jest. Ja myślę, że to po prostu przez to, że gdyby był jakiś taki konkretny czas wyznaczony tego, ile ta kwarantanna będzie, albo jakiś taki przynajmniej jakieś perspektywy, że to jest miesiąc, dwa tygodnie czy pół roku, no a tutaj trochę tak każdy jest zawieszony i to dotyczy i biznesu, ale też dotyczy właśnie też sportowców, więc oni co prawda utrzymują jakiś tam poziom, nie wiem nawet jak to nazwać, no rozruchu tak naprawdę, bo to jednak ciężko się szykować do zawodowych gal MMA w domu i nie wiem, z rodziną, z córką i z żoną. Jednak do tego jest potrzebna sala treningowa, sparingi, sparing partnerzy i na etapie, na którym zawodnicy KSW wychodzą, no to jest już sztab ludzi, to jest i dietetyk, to jest człowiek od motoryki, to jest i psycholog bardzo często, więc jakby da się coś tam zdalnie zrobić, ale niestety no, szykując się do walki MMA potrzeba jednak takiej bezpośredniej konfrontacji. I to jest też problem, więc musimy zorientować się z tej całej naszej wielkiej puli, bo mamy ponad tam 200 zawodników już teraz obecnych na kontrakcie. Ilu z tych zawodników jest w stanie zawalczyć i normalnie się przygotować? Więc jakby z tym. No ale ważne, żeby taki duch walki był, a ten duch walki jest w nich? O, zdecydowanie. Nie, no to już wszyscy tu, znaczy może nie wszyscy, ale część już wydzwania i mówi Martin, już nie wiadomo, nieważne kiedy,
w jakiej formule i co ja jestem gotowy, chcę walczyć. No pamiętajmy, że większość tych topowych zawodników KSW to są zawodnicy, którzy żyją dzięki no, tej kasie, którą zarabiają u nas. Byłeś ostatnio w Opolu, rozmawiałeś z naszym prezydentem i pojawiły się plany, że być może jakieś KSW będziemy mogli w mniejszej formie zorganizować w Opolu. Oglądałeś obiekty sportowe, czy to jest możliwe i czy takie plany na ten rok lub przyszły gdzieś już u Ciebie się pojawiły? Tak, no moja wizyta nie była czysto towarzyska. Zawsze lubię, żeby za tym poszedł jakiś konkret. Więc tutaj dzięki też Twojej uprzejmości miałem okazję poznać tutaj Pana Prezydenta. Bardzo sympatyczny i miły człowiek, rozumiejący też, że po prostu jakby całego tego i ducha walki, ale też, że MMA to nie jest jakaś kontrowersyjna, barbarzyńska dyscyplina, tylko że to jest najszybciej rozwijający się obecnie sport na świecie, że to już są pełne zasady. Ja w zeszłym roku też powołałem Stowarzyszenie MMA Polska, czyli w ogóle taką instytucję, która ma się zająć tylko i wyłącznie amatorami, czyli buduje tak naprawdę takie, nazwijmy to, przedszkole właściwie MMA, czyli żeby już jakby całą dyscyplinę móc gdzieś tam zarządzać jakby kompleksowo, więc jakby było 100% zrozumienia ze strony pana prezydenta, jakieś wstępne wiadomo deklaracje współpracy, byłem też na obiekcie największej waszej hali, więc jakby tak, no wstępnie gdzieś to jest w orbicie moich zainteresowań, 2021, może 2022, no trzeba będzie wrócić do tych rozmów, ale tu się bardzo cieszę, że jest pełne zrozumienie ze strony władz miasta. No to na KSW w Opolu czekamy, ale moje kolejne pytanie wiąże się z osobą bezpośrednio związaną z Opolem, czyli z naszym zawodnikiem opolskim Damianem Grabowskim, który w 2019 roku pięknie wygrał walkę. Jest na kontrakcie, z tego co wiem, przynajmniej był na kontrakcie w KSW. Miał później kontuzję, ale nagle zniknął. Gdzieś go brakowało na tych galach KSW. Czy są jakieś plany wobec Damiana Grabowskiego? Czy będziemy mogli go wkrótce zobaczyć? Tak, no z tego co pamiętam, to Damian jeszcze chyba ma roczny kontrakt z nami. Jest nadal, jesteśmy nim bardzo zainteresowani, nadal no nie po to podpisujemy kontrakt z zawodnikiem, żeby po prostu sobie go odpuszczać. Bardzo rzadko zdarza się tak, że rzeczywiście po jednej czy po dwóch walkach rozstajemy się z zawodnikiem. Damian przyszedł po UFC do nas, sam deklarował, że już walczy dla wszystkich organizacji i chciałby jeszcze zdobyć do tego swojego, na tą swoją półkę z wszelkimi trofeami rękawice KSW i deklarował, że raczej tam już sportową emeryturę zaliczy. Była kontuzja i tak naprawdę gdzieś tam zawodnik nie wrócił od tego czasu do nas z taką deklaracją, chęcią ponownego zawalczenia. Fakt, że tam jeszcze mieliśmy jeszcze po drodze jakieś swoje wewnętrzne przepychanki, ale to mogę zadeklarować tyle, że bardzo jesteśmy zainteresowani Damianem. Teraz nawet w tej dobie, kiedy musimy się poruszać nawet tylko i wyłącznie po polskich zawodnikach w tych galach studyjnych, no to też Damian by był świetnym i aktywem, i akcentem. No i też nie ukrywajmy, przez to, że Damian znalazł się w naszych szeregach, to też moje to zainteresowanie Opolem również wzrosło, bo jednak zawsze pojawiamy się w tych miastach, w których mamy przynajmniej jedną poważną gwiazdę z danego regionu. Dziękuję serdecznie. Trzymamy kciuki za Damiana, za Ciebie i za wszystkich fighterów KSW. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli uczestniczyć przynajmniej w telewizyjnej gali KSW. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję.